Atut domowego boiska jest bardzo istotny. Wrocławianki dla wielu kibiców niestety kolejny sezon będą spędzać we Wrocławiu i Jelczu. Podkreślają jednak, że mecze poza orbitą w roli gospodyń nie są dla nich większym problemem. Już wiele razy byliśmy w Jelczu. Grałyśmy tam sparingi z Dreznem, więc czujemy się jak u siebie. Wrocławianki sezon zaczęły od wygranej z Piłą, tydzień później przegrały na wyjeździe z Bydgoszczą. Do tego drugiego spotkania powraca Wojciech Kurczyński. W pierwszym secie zabrakło nam agresji, nie zaczęliśmy tego meczu w swoim stylu, jeśli chodzi o podejście. Mieliśmy trochę, że tak powiem, niepewności w ataku przede wszystkim i to skutkowało nieskończonymi atakami. Zespół z Bydgoszczy te piłki podbijał i w kontrze grał lepiej niż my, co skutkowało tym, że zdobywały więcej punktów i wygrały pierwszego seta. Później w dwóch kolejnych wróciliśmy do własnej gry. Graliśmy swoje, graliśmy odważnie, dobrze przyjmowaliśmy, kończyliśmy ataki i efekt był taki, że drugi set przegraliśmy minimalnie na przewagi, trzeci wygraliśmy. Niestety w czwartym początek mieliśmy też ospały, natomiast Bydgoszcz agresywnie zaczęła czwarty set, odskoczyła nam na dosyć dużą ilość punktów i już później nie potrafiliśmy znaleźć drogi powrotu. Legionowia jest sztabowi szkoleniowemu Impelu doskonale znana. Bardzo waleczny, bardzo agresywny, który tak naprawdę nie ma nic do stracenia i będzie grał na pewno bardzo ambitnie, tak jak co sezon i kluczem będzie to, żeby od samego początku w cudzysłowie siąść na nich i nie pozwolić im się rozegrać. To będzie taki klucz do gry z tym zespołem. Na pewno dysponują bardzo mocną, dobrą zagrywką, bo tam dwie zawodniczki zagrywają z wyskoku, reszta to bardzo dobry flot. Oprócz tego są bardzo silne w ataku, także musimy my grać bardzo dobrze zagrywką, żeby je odrzucić od siatki i poradzić sobie w bloku czy w obronie. Rywal trochę podobny do Impelu. Legionowia też dysponuje bardzo młodym składem. Na pewno jest to młody zespół, bardzo waleczny i walczący o każdą piłkę, więc nie będzie łatwo. Myślę, że jeżeli będziemy grać swoją grę i konsekwentnie wszystkie założenia trenera spełniać, to może być dobry wynik dla nas. Mecz w Bydgoszczy dał sporo materiału do analizy. Zespół po powrocie z pierwszego wyjazdu skupia się na detalach, nad którymi najpilniej trzeba teraz popracować. Każdy mecz to jest jakaś nowy materiał, nowa przestrzeń do nauki. Wyciągnęliśmy wnioski, wiemy w jakich obszarach musimy pracować i co musimy poprawić. I teraz nad tym pracujemy już od wczoraj. Staramy się poprawić te najsłabsze elementy i wzmocnić te, które są naszymi mocnymi stronami. Mecz z Legionowią rozpocznie się w sobotę o 17:00. Areną spotkania będzie hala w Jelczu-Laskowicach. Oczywiście przed nami jeszcze piłkarska wiosna i sporo się może zmienić, ale potrzebne są drastyczne kroki, by zespół zaczął grać na miarę środka tabeli. Nie zmienia tego fakt, że ekipa sporo meczów przegrała w dramatycznych okolicznościach. O punktach decydowały niuanse, zazwyczaj jedna akcja. 4 oczka w 10 spotkaniach to dużo za mało. Teraz kolejne starcie z przeciwnikiem w teorii, który powinien być w zasięgu drużyny z Wrocławia. Teoria teorią, ale trzeba zdobywać punkty. Do stolicy Dolnego Śląska przyjedzie Olimpia Szczecin, która też chce zagrać o komplet oczek. W Szczecinie bojowo nastawiają się do tego starcia i wierzą w powodzenie misji. Na wyjazdach Olimpia radzi sobie całkiem przyzwoicie. Wygrała jeden mecz, jeden zremisowała i 2 razy zeszła z boiska pokonana. Bilans na wyjeździe jest ok i nie ma się co dziwić, że w Szczecinie chcą zdobyć Wrocław. AZS natomiast jedyny mecz w sezonie wygrał 12 sierpnia. Tydzień później zremisował w Radomiu. To była 3. kolejka. O kolejnych starciach lepiej zapomnieć. 7 kolejnych meczów zakończyło się porażką AZS-u. Ostatni 0-3 w Łodzi. Początek spotkania w sobotę o 11:00 na boisku przy ulicy Mianowskiego. Rezerwy rozegrały w poprzednim tygodniu aż 2 mecze. Na pierwszy ogień poszła drużyna WKK Wrocław. Początek spotkania był w wykonaniu Śląska bardzo nerwowy i po 20 minutach na tablicy remis. Po zmianie stron obraz meczu się nie zmienił. Raz jedna, raz druga drużyna wychodziła na kilkupunktowe prowadzenie. Na 1,5 minuty przed końcem spotkania WKK prowadził różnicą 5 punktów. Wtedy do akcji wkroczył Karol Kutta, który najpierw trafił za 3 punkty, a następną akcję zakończył celnym layupem. Derby zakończyły się wynikiem 83-73. Po 4 dniach odpoczynku przyszło się zmierzyć z drużyną z Kątów Wrocławskich. Tym razem do meczu Śląsk przystępował jako goście. Początek spotkania wyrównany, końcówka kwarty jednak dla Śląska. Cały mecz zresztą też. Wrocławianie nie pozwolili przeciwnikowi na odrobienie strat. Końcowy wynik 64-52 dla Śląska. Dzięki 2 zwycięstwom, jakie zespół odniósł w ubiegłym tygodniu, jest jedyną ekipą w tej grupie, która nie ma porażki na koncie. Bilans Śląska
5-0. Następny mecz w czwartek o 19 w Ostrowie. Wrocławianie będą odrabiać zaległości z trzeciej kolejki. Siódme spotkanie natomiast rozegrają w niedzielę z SMK Lubin. Będą tu zdecydowanym faworytem. Mecz rozpocznie się w niedzielę o godzinie 16. Trzy zwycięstwa, trzy porażki. Początek sezonu w wykonaniu Wrocławian jest średnio udany. Cały czas borykamy się z kłopotami zdrowotnymi, tłumaczy zespół Robert Kościuk. My o tym głośno nie mówimy, natomiast my mieliśmy i w jakimś stopniu mamy problemy zdrowotne w zespole i to nam nie pozwala odpowiednio przygotować się do poszczególnych meczów. Natomiast nasi zawodnicy grają z niewielkimi urazami. Mało tego, ci, którzy interesują się naszą drużyną, wiedzą i widzą, że w tych ostatnich dwóch meczach nie grał Maciek Kościuk. Wcześniej mieliśmy absencję Michała Pietrzaka, natomiast dwóch graczy, dwóch czy trzech nawet graczy boryka się z różnymi problemami zdrowotnymi i myślę, że nasza huśtawka formy wynika właśnie z tego, że nie do końca jesteśmy wszyscy zdrowi. By myśleć o sukcesie, Gimbasket musi zwracać przede wszystkim uwagę na siebie, nie na przeciwników. Dobra postawa w obronie i ataku będzie jak zwykle kluczem do sukcesu, zaznacza Rafał Chwastek. Będziemy musieli zwłaszcza uważać na grę wysokich, bo mają dwóch doświadczonych zawodników. No i będziemy musieli zwłaszcza realizować swoje założenia, czyli grać szybko, bo to jest nasz atut. Jelenia Góra jest zawsze groźnym przeciwnikiem, niezależnie od klasy rozgrywkowej, w której występuje. W porównaniu do poprzedniego sezonu w drużynie Sudetów zaszło sporo zmian. My jesteśmy w trakcie analizy gry zespołu z Jeleniej Góry. Zaszły tam pewne zmiany. Doszedł Michał Kozak, który ma za sobą grę w pierwszej lidze. Natomiast doszedł Rafał Niesobski, który w zeszłym roku reprezentował barwy Górnika Wałbrzych, także dwóch graczy z pierwszej piątki. Jest to zespół, który jest mieszanką takiej rutyny i młodości. Natomiast faktycznie grają poniżej swoich oczekiwań w tym sezonie. Natomiast obojętnie jakie wyniki do tej pory osiąga, jest to zawsze bardzo trudny przeciwnik i tak na dobrą sprawę musimy się przygotować pod każdego z tych graczy, bo mają jak i graczy podkoszowych, tak i graczy obwodowych. Natomiast to na pewno nie będzie łatwy mecz. Chciałbym, żeby po raz pierwszy nasz zespół wyszedł z tej potyczki jako zwycięzca. Jeszcze do tej pory nie udało nam się wygrać z Sudetami i wierzę w to, że to nastąpi w najbliższą sobotę. Mecz rozpocznie się w sobotę o godzinie 20:00.